Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Przewoźnicy domagają się interwencji państwa w sprawie krytycznej sytuacji branży po wprowadzeniu przez Rosję embarga na owoce i warzywa z Polski. Rano w Ministerstwie Skarbu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm transportowych oraz resortów finansów, infrastruktury i rozwoju, a także Banku Gospodarstwa Krajowego. Po tym jak Rosja wprowadziła embargo na żywność z Unii Europejskiej, transportujące ją wyspecjalizowane firmy znalazły się w tarapatach. Przewoźnicy borykają się nie tylko ze spadkiem liczby przewozów, ale też obniżeniem cen swoich usług. Obawiają się, że wielu z nich nie będzie stać na spłacanie rat leasingowych za ciężarówki. Wczoraj przewoźnicy spotkali się w Starym Lubiejewie z wiceministrem infrastruktury i rozwoju, głównym inspektorem transportu drogowego i szefem Sejmowej Komisji Infrastruktury. Według transportowców każdy dzień postoju tira to straty rzędu 300-400 euro dla przewoźnika. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, części z nich może grozić bankructwo. Dlatego przewoźnicy oczekują wsparcia ze strony państwa. Od kilku lat rząd bardzo słabo albo wcale nie zabiega o symetryczne traktowanie polskich transportowców na terenie Rosji. Już przed półtorej rokiem transportowcy grozili strajkiem, blokadami dróg, jeżeli rząd nie podejmie w tej sprawie starań. Rząd podjął starania, ale były one tylko i wyłącznie obliczone na uspokojenie nastrojów, natomiast nijak się miały do potrzeb polskiej gospodarki, do potrzeb branży transportowej. Polscy transportowcy wypracowali potencjał jeden z największych w Europie. Rząd nie dostrzega tej szansy rozwojowej i pozwala dusić polski transport. Dzisiaj pani wicepremier Pieńkowska powinna uczestniczyć w rozmowach bezpośrednio w Moskwie, powinna zabiegać o takie spotkania z odpowiednikiem swoim rządu moskiewskiego. W uzgodnieniu z Donaldem Tuskiem powinna robić wszystko, żeby ulżyć polskim transportowcom. Niestety nie ma takiej akcji. Przewoźnicy podkreślają, że Rosja uniemożliwia także przejazd tranzytowy polskich ciężarówek. Tymczasem rosyjskie tiry bez problemów przejeżdżają przez Polskę. Przewoźnicy również w tej sprawie domagają się działań rządu. Jeśli nie otrzymają pomocy, nie wykluczają protestów. Polska jest liderem w przewozach towarowych do Rosji. Wartość transportu do tego kraju szacuje się na około 700 milionów złotych rocznie. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Rosja wprowadziła roczny zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, Unii Europejskiej, Australii, Kanady oraz Norwegii. To odpowiedź Rosji na wcześniej nałożone na nią sankcje USA oraz Unii Europejskiej. Wcześniej, 1 sierpnia, Rosja wprowadziła embargo na niektóre owoce i warzywa z Polski. Do embarga nie przyłączyły się Białoruś i Kazachstan, które wraz z Rosją tworzą Unię Celną. Górnicy mają pomysł na ratowanie polskiej branży węglowej. Proponują konsolidację sektora górnictwa węgla kamiennego. Swoją koncepcję przedstawili już premierowi Donaldowi Tuskowi. Górnicze związki zawodowe proponują, aby w pierwszej kolejności skonsolidować spółki węglowe produkujące węgiel energetyczny. Chodzi o kompanię węglową Katowicki Holding Węglowy i Węglokoks. Spółki wspólnie wydobywałyby węgiel oraz zajmowały się jego sprzedażą, tłumaczy Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Skutek podstawowy, który ta konsolidacja miałaby przynieść, to jest to, że równomiernie byłyby rozdzielone koszty i zyski, czyli na kopalnie i na firmę, która sprzedaje. Dzisiaj sytuacja jest taka, że węgiel z kopalni wychodzi, no powiedzmy, po cenie 300 zł, natomiast gdzieś tam w różnych częściach Polski ta cena dochodzi nawet do 800 zł. Czyli to miałaby być ujednolicona cena i zyski miałyby być podzielone, tak żeby kopalnie mogły się po prostu rozwijać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, że w tym całym procesie trzeba by było zatrzymać import węgla takiej fatalnej jakości, jaka do Polski przychodzi. Pomysł konsolidacji polskich spółek węglowych nie jest nowy. Pojawił się już w 2011 roku. Zajęło się nim Ministerstwo Gospodarki. Jednak wtedy według związkowców zabrakło woli politycznej. Jego przeciwnicy podkreślają, że głównym problemem polskiego górnictwa są wysokie koszty wydobycia oraz utrzymania pracowników. Część ekspertów uważa, że jedynym rozwiązaniem jest restrukturyzacja. Innego zdania są związkowcy, którzy czekają na opinię rządu w sprawie pomysłu konsolidacji. W dalszej perspektywie związkowcy proponują konsolidację branży węglowej z energetyczną. Kto publicznie znieważy znak Polski Walczącej, będzie ukarany grzywną. To zapis nowej ustawy, która dzisiaj wchodzi w życie. Z nowego prawa cieszą się weterani II wojny światowej, którzy mówią, że słynna kotwica jest symbolem polskiej wolności.
W ustawie o ochronie znaku Polski Walczącej zapisano, że znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono też, że otaczanie znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że kto publicznie znieważa znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny. Ustawa nie mówi, że na umieszczanie znaku potrzebna jest zgoda instytucji państwowej. Nadal będzie mógł być noszony na przykład na koszulkach. Projekt ustawy, który powstał po podjęciu inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, trafił do prac Sejmu w 2013 roku. Pod koniec maja bieżącego roku prace nad projektem prowadziła Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Sejm uchwalił przepisy 10 czerwca. Senat bez poprawek poparł ustawę 3 lipca. 30 lipca podczas uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ustawę podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Kotwica Polski Walczącej obok godziny W oraz odbitego z rąk Niemców gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej to jeden z najważniejszych symboli powstańczej Warszawy. Znak Polski Walczącej, charakterystyczna powstańcza kotwica z okresu okupacji niemieckiej, to szczególny symbol, z którym wielu ludzi się identyfikuje. W okresie okupacji i powstania dawał ludziom otuchę, był świadectwem Polski, która się nie poddała. Około 70 ciężarówek z rosyjskiego konwoju humanitarnego wjechało na Ukrainę. Kijów zapewnia, że nie wydał zgody na ich wjazd i oskarża Moskwę o samowolne działanie. Dziś nad ranem natomiast na terenie Ukrainy wykoleił się pociąg z wypełnionymi paliwem 20 cysternami, w wyniku czego wybuchł pożar. Pożar, który powstał w wyniku wykolejenia się pociągu, zniszczył 25 domów stojących w pobliżu linii kolejowej. Nie ma ofiar wśród ludzi. Do wypadku doszło o godzinie 5:35 czasu polskiego. Ogień objął 11 wagonów i lokomotywę. Tymczasem jest postęp w kwestii rosyjskiej pomocy humanitarnej na wschodzie Ukrainy. Pierwsze ciężarówki rosyjskiego konwoju przekroczyły granicę, choć informacji tej nie potwierdziły jeszcze służby celne. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że transport zmierza w kierunku Ługańska. W nocy na wschodzie Ukrainy toczyły się walki pomiędzy siłami bezpieczeństwa a prorosyjskimi separatystami. Biuro prasowe akcji antyterrorystycznej podało, że udało się zlikwidować ponad 100 bojowników oraz wyrzutnie rakiet Grad. Ekstremiści z Państwa Islamskiego stanowią zagrożenie, którego dotąd Stany Zjednoczone nie znały, oświadczył szef Pentagonu. Wskazał, że USA muszą być gotowe na każdą ewentualność. Według szefa Pentagonu dżihadyści z organizacji Państwo Islamskie wykraczają poza wszystko to, co dotychczas widział Zachód. Z tego powodu musi się on przygotować na wszystko. Państwo Islamskie stanowi ogromne zagrożenie, ponieważ jest czymś więcej niż tylko grupą terrorystyczną. Państwo Islamskie jest weryfikowane i bardzo dobrze finansowane jak żadna z grup terrorystycznych, które dotychczas znaliśmy. Łączy w sobie wyrafinowaną ideologię, a także wiedzę i umiejętności strategiczne oraz wojskowe. Posiadają niezwykle silne finansowanie. Oni wykraczają poza wszystko to, co dotychczas widzieliśmy. Państwo Islamskie jest spadkobiercą sunnickich ekstremistów z okresu okupacji Iraku przez Zachód. Jego głównym celem jest stworzenie nowego państwa wyznaniowego opartego na zasadach prawa koranicznego. Dżihadyści już zajęli tereny ogarniętej wojną Syrii, a także Iraku, który zmaga się z kryzysem politycznym. Islamiści mordują wszystkich napotkanych na swojej drodze innowierców. Według generała Martina Dempsey'a, przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, organizacja Państwo Islamskie ma apokaliptyczną wizję i powinna zostać ostatecznie pokonana. Jeśli ta wizja zostałaby spełniona, to zasadniczo zmieniłoby się oblicze Bliskiego Wschodu i zaburzyłoby to warunki bezpieczeństwa, z pewnością zagrażając nam na wiele sposobów. Zdaniem generała bardzo dużym zagrożeniem dla Zachodu są zradykalizowani Europejczycy i Amerykanie, którzy obecnie walczą po stronie islamistów. Zabójstwo amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya potwierdza, że są oni bardzo mocno zaangażowani w walkę. Szef Pentagonu zapowiedział, że USA nadal będą prowadzić ataki na pozycje islamistów oraz zwiększą wsparcie dla swoich partnerów na Bliskim Wschodzie, szczególnie dla Iraku.
Po ustaniu zamieszek w Ferguson gubernator stanu Missouri polecił wycofać Gwardię Narodową z tego miasta. Sytuacja uległa znacznej poprawie. Przyczyną starć z policją była śmierć czarnoskórego mężczyzny zastrzelonego przez białego policjanta. Oddziały Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych do Ferguson wysłano w poniedziałek. Po wielu dniach zamieszek na tle rasowych wywołanych zabiciem czarnoskórego nastolatka przez białego policjanta. 18-letni Michael Brown został zastrzelony 9 sierpnia przez 28-letniego policjanta Darrena Wilsona. Jednak okoliczności tragicznego incydentu pozostają niejasne. Z policyjnych ustaleń wynika, że Brown z kilkoma innymi nastolatkami szedł środkiem ulicy, a na zwróconą mu przez policjanta uwagę zareagował agresywnie. Miał zaatakować policjanta i wepchnąć go do samochodu. Wersję tę potwierdziło jeszcze kilka osób, jednak czarnoskórzy świadkowie twierdzą, że Wilson strzelał do nieuzbrojonego Browna, mimo że ten stał z rękoma podniesionymi do góry. Warto dodać, że przed śmiercią Brown złamał kilka przepisów, w tym dokonał napadu rabunkowego na sklep. Śmierć Browna lokalna czarna społeczność odebrała jako przestępstwo na tle rasowym. Rozpoczęły się rozruchy i starcia z policją, podczas których doszło do rabowania i demolowania sklepów. Na razie nie wiadomo, czy policjantowi zostanie wytoczony proces. Decyzję w tej sprawie ma dopiero podjąć ława przysięgłych. Może to nastąpić dopiero za kilka tygodni. Istnieją obawy, że w razie braku procesów Ferguson może dojść do nowych rozruchów. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne o 16. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Nad Skandynawią, Wyspami Brytyjskimi i na południu Europy widoczne są układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałą częścią kontynentu zaznaczą się słabe układy wysokiego ciśnienia. W ciągu najbliższej doby na północy i wschodzie Polski warunki pogody kształtować będzie pole obniżonego ciśnienia, a nad obszar kraju napływać będzie polarnomorska masa powietrza. Dziś na wschodzie i południu Europy dużo słońca i ciepło. Na pozostałym obszarze dużo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W Hiszpanii i na Bałkanach bardzo ciepło, około 30-33 stopni. Chłodno na północy i w środkowej części Europy. W Londynie termometry wskażą około 17 stopni, a w Warszawie, Berlinie i Paryżu około 21. A już teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Po południu pogodnie tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze dużo chmur, a opady deszczu spodziewane są na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Podlasiu, Polesiu i w Sudetach. W dzień ciepło, temperatura przeważnie w przedziale 21-23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i południa. Barometry w stolicy wskazały około 1015 hektopaskali. W dalszym ciągu przewidziany jest niewielki spadek ciśnienia. A już teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody na kolejne dni. W sobotę przed południem zachmurzenie małe i umiarkowane, a opady deszczu możliwe na Mazurach, Podlasiu oraz na Wybrzeżu. Po południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać na północy, zachodzie oraz lokalnie na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze pogodnie i ciepło. Na termometrach od 20 do 22 stopni na północy i w centrum, do 24-26 na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i południa. Jutro przewidziane są wahania ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie będzie około 1013 hektopaskali. W niedzielę przed południem od Podlasia przez Mazury, Kujawy po południową Wielkopolskę dużo chmur z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie. Po południu chmur z deszczem na wschodzie, południu i na Pomorzu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Pomorzu możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie od 19 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc miłego dnia z Panem Bogiem.